Być może już wkrótce w naszym mieście powstanie kolejne rondo. Opracowywany jest właśnie projekt modernizacji ulicy Kilińskiego pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Koszykową, Piękną i Emilii Plater. Na tych odcinkach często dochodziło do zdarzeń kolizyjnych i naszym zadaniem jest teraz przeprowadzenie w ramach tego przedsięwzięcia przed wykonaniem koncepcji projektu konkretnego rozwiązania przeprowadzimy badania ruchu. Po drugie sprawdzimy, jakie najlepiej rozwiązanie się sprawdzi, a więc czy będzie to sygnalizacja świetlna, czy będzie to rondo i wówczas będziemy poszukiwali źródeł finansowania tego przedsięwzięcia. Projekt techniczny przebudowy ulicy Kilińskiego ma być gotowy do końca listopada. Na ostatniej sesji radni miejscy zdecydowali też o nadaniu nazwy dla ronda wybudowanego pod koniec ubiegłego roku przy tęczowym domu. Będzie ono rondem saperów. Chcemy w ten sposób uhonorować tych, którzy zadbali o to, żeby Ełk dobrze wyglądał, tych, którzy rozwijali Ełk i dbali o nasze bezpieczeństwo. Na swoją nazwę oczekuje też rondo przy ulicy Zamkowej.